Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo specyficzny, ponieważ chciałbym pokazać z perspektywy księdza także, do jakich sytuacji, często absurdów, dochodzi, kiedy chodzimy z wizytą duszpasterską, potocznie zwaną kolędą. I oczywiście ludzie różnie reagują. Dla mnie kolęda jest takim utożsamianiem się z Kościołem katolickim, czyli utożsamiając się z Kościołem, naturalne jest to, że chcę przyjąć księdza po kolędzie. Macie prawdopodobnie różne doświadczenia, w zależności od tego, w której części Polski żyjecie, czy są to duże miasta, czy są to małe wioski. Dawno temu było tak, że ludzie czekali także na ulicach, odprowadzali księdza od domu do domu. Ja jestem w Warszawie, posługuję na warszawskiej parafii, więc tutaj to doświadczenie jest zupełnie inne. Oczywiście pierwszym aspektem, myślę, że to też nie ma co ukrywać, jest to, że budynki kościoła w jakiś sposób muszą się utrzymać. W związku z tym kolęda jest właśnie też takim doświadczeniem, kiedy ludzie, którzy chcą, mogą złożyć ofiarę po to, aby wspierać albo budowę kościoła, albo to, żeby łatwiej było się utrzymać. Nie jest to przymusowe, żeby też w taki sposób na to nie patrzeć. Bardzo często zdarzają, to naprawdę często zdarzają się takie sytuacje, gdzie ktoś przyjmuje mnie z wizytą duszpasterską i na przykład wkłada pustą kopertę. Słuchajcie, to są takie absurdy. Jeżeli ktoś nie ma możliwości albo nie chce wspierać kościoła, wcale nie ma takiego obowiązku. Na tym właśnie polega wolność. Wizyta duszpasterska też powinna, przynajmniej tak mi się wydaje, służyć temu, aby ksiądz zobaczył, co faktycznie słychać u parafian, żeby zobaczył, czy dzieje się coś niepokojącego, aby mógł chwilę z nimi porozmawiać. Niestety kolęda w dużych miastach jest to raczej, powiedziałbym, takie nie do końca dobre doświadczenie, ponieważ ksiądz przyszedł, wyszedł i nie wiadomo, o co mu chodziło, albo wiadomo mu, o co chodziło, jeszcze gorzej. Te doświadczenia raczej polegają na tym, że ksiądz przyszedł na 2-3 minuty i poszedł. Ja natomiast jako młody ksiądz bardzo często próbuję radzić sobie w taki sposób, że proponuję moim parafianom, że jeżeli czują niedosyt kolędy, chcieliby porozmawiać, pomodlić się ze mną, mają taką możliwość, żeby zaprosić mnie na kolację, na herbatę, ja z przyjemnością przyjdę. I faktycznie w ciągu roku bardzo często staram się wypełniać te obietnice. Chodzę do osób, które mnie zapraszają. Dzięki temu mam z nimi kontakt. Bardzo dużo uczę się, czym żyją moi parafianie, jakie są ich potrzeby. Jest to cenne doświadczenie dla dwóch stron. Oczywiście, wiadomo, wtedy nie biorę pieniędzy, bo to też nie o to chodzi. I to już nie jest takie, to nie jest już wizyta duszpasterska jako taka, ale spotkanie z kapłanem. Idę jako ksiądz, nie idę tam jako kolega. Więc, co też ciekawe, niewiele osób z tego korzysta. Oczywiście dużo osób narzeka, a ksiądz tak krótko przyszedł, tylko na chwilę posiedział i poszedł. Ja mówię, słuchajcie, przecież proponowałem, że jeżeli ktoś chce, może mnie zaprosić. Ja z przyjemnością przyjdę, porozmawiam z wami. O właśnie, to jest to. I teraz chciałbym pokazać takie różne absurdalne sytuacje, które spotkały mnie w ciągu ostatnich 6 lat, odkąd jestem księdzem, aby pokazać także, w jaki sposób ludzie prześcigają się w pomysłach, zamiast wprost powiedzieć, proszę księdza, ja jestem niewierzący, dziękuję, z pełną kulturą. Tak powiem, ja nie mam żadnych oczekiwań wtedy od takiego człowieka, nawet nie miałbym żadnego żalu. Uczciwie, szczerze ktoś powiedział. Lubię oczywiście takie sytuacje, kiedy pukam do czyjegoś mieszkania, w blokach jest to oczywiście częstsze. Ludzie, którzy są w mieszkaniach, mają wrażenie oczywiście, że nic nie słychać i nagle, kiedy pukam albo dzwonię do drzwi, słyszę, cicho, ksiądz przyszedł. Nie? I nagle ta panika w domu. Rewelacyjne doświadczenie. Kiedyś miałem taką rozmowę z uczniem z klasy 8, tylko raz uczyłem 8 klasy i on powiedział, proszę księdza, my jesteśmy rodziną niepraktykującą, jesteśmy rodziną, która nie wierzy w Pana Boga, moi rodzice nie chodzą w ogóle do kościoła, ponieważ uważają to za wielki absurd i w taki sposób też mnie wychowali. Natomiast co ciekawe, kiedy ja słucham księdza, powoli zaczynam się przekonywać do tego, żeby spróbować zacząć chodzić do kościoła. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie mam pojęcia. Dla mnie to jest za dużo naraz. Natomiast po kolędzie oczywiście zawsze przyjmujemy i prawdopodobnie w tym roku także
przyjmiemy księdza z wizytą duszpasterską. I tak też się złożyło, że ja poszedłem do tego chłopaka. I co ciekawe, ojciec zaprosił mnie, żebym usiadł sobie na kanapę, dał mi wody do picia i w międzyczasie mówi: proszę księdza, jak ja lubię słuchać księdza kazań, jak ja lubię przychodzić do księdza na mszę świętą, chyba w tym roku nie upuściliśmy żadnej. Co więcej, macie bardzo ładny kościół, przyjemnie się u was siedzi, ciepło jest, i zaczyna wymieniać, jak to fajnie wygląda jego wiara. Ja patrzę na syna, syn patrzy na mnie, tacy zdezorientowani. Mówię: widzisz? Na tym właśnie polega hipokryzja. Ojciec nie wiedział na początku, o co chodzi, po czym oczywiście wytłumaczyliśmy mu, że ja wiem, że pan nie chodzi do kościoła. Ja wiem, bo ja rozmawiam z synem na temat tego, jak wygląda wasza wiara, więc po co ta szopka? Po co te absurdy? Po czym pan wstał i kulturalnie powiedział: do widzenia. Widzicie, czasami ludzie sami prześcigają się w tych absurdach. Wyznacznikiem też takiej wiary może jest to, że ktoś napisze KMB albo CMB na drzwiach. Oczywiście między tymi literami nie są plusiki, tylko krzyże, i tak to powinno wyglądać. Jest to takie publiczne przyznanie się do Boga. Czyli ja informuję wszystkich dookoła, szczególnie moich sąsiadów, że tutaj mieszka rodzina wierząca. Ale zdarzają się sytuacje, że tak zwane śmieszki piszą KFC na przykład, tak żeby troszeczkę zmylić, ktoś przychodzi. Akurat osobiście bardzo śmieszą mnie takie żarty w takich sytuacjach. Kiedy była taka nagonka medialna związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, także ludzie, niektórzy pisali na drzwiach: nie daję czarnej mafii, wolę... Nie daję czarnej mafii, wolę dać owsiakowi. No zabawne są to sytuacje, komiczne. Natomiast przypominam się jedna taka sytuacja, która tak mocno zapadła mi w świadomości, i myślę, że nie jeden ksiądz miał podobne, ponieważ ludzie są bardzo przewidywalni, schematyczni, bardzo często wymyślają te same pomysły. Chodząc od jednego mieszkania do drugiego mieszkania, w międzyczasie oczywiście miałem potrzebę, żeby pójść do toalety. I pani, która mnie wpuściła, była przygotowana, świeczki już na stole, krzyżyk, woda święcona. I w międzyczasie mówię: proszę pani, czy ja mógłbym najpierw skorzystać z toalety? Po czym pani zrobiła się cała czerwona na twarzy, później blada, później znowu czerwona. Ja mówię: proszę pani, co się stało? A nie, proszę księdza, ponieważ no, my mamy remont, nie do końca można teraz korzystać z toalety. Mówię: ale proszę pani, ja nie wytrzymam, poza tym sami też musicie jakoś korzystać. No i pani cała blada mówi: no dobrze, no to proszę wejść skorzystać. No i wszedłem do toalety, korzystam z niej, po czym usłyszałem, że w wannie coś zaczęło szurać. A ja uwielbiam zwierzęta, więc w międzyczasie mówię: o, na pewno jakiegoś pieska mają. Odchyliłem niestety delikatnie kotarę i zobaczyłem, że tam w ubraniu siedzi mężczyzna skulony, ponieważ był tak przestraszony księdza. Powiedziałem tylko: szczęść Boże, i poszedłem. Ale to jest to, ludzie nawet w takie absurdy wpadają, że potrafią chować się przed księdzem, zamiast wprost powiedzieć: proszę księdza, ja dziękuję, jestem niewierzący. Wyobrażacie sobie, jak to wszystko wygląda? Jakie to są absurdy? Zdarzają się też piękne sytuacje, kiedy na przykład przychodzę do jakiejś rodziny i wiem, że oni elegancko się ubrali. Niedawno miałem taką sytuację, że widziałem kobietę ubraną w ładną suknię, mężczyznę w garnitur i ich malutki synek, koło 4-5 lat, też ubrany w taki, powiedzmy, dziecięcy garniturek. I pytam, czy oni gdzieś za chwilę wychodzą, tylko czekają na ewentualnie szybką wizytę duszpasterską i zaraz jadą gdzieś do teatru, do opery. Po czym oni mówią: nie, proszę księdza, my czekamy na księdza. Jaki ja byłem zaskoczony. Po czym w trakcie rozmowy pani oczywiście wyciąga jakiś tam banknot, daje mi na potrzeby kościoła, i synek pyta: mamo, a co to jest? A widzisz, synku, ponieważ dajemy tutaj księdzu, żeby akurat mógł zbudować parking w kościele, żebyś nie musiał chodzić po błocie, tylko żebyś mógł przejść po kostce. Po czym syn pobiegł do pokoju, przyniósł jakieś grosiki, 10-groszówki, 20-groszówki, i mówi: proszę księdza, proszę. Jaka to była piękna ofiara. Ja oczywiście krępowałem się przyjąć, no ale rodzice pokazali, żebym to zrobił. Niesamowite doświadczenie tego, jak dziecko uczy się od rodziców, czym jest wizyta duszpasterska, jak powinna wyglądać, jak pełnej kultury byli to ludzie. Będę chyba to pamiętał do końca życia. Jeśli chodzi o to utożsamianie się z Kościołem katolickim, oczywiste jest to, że z wizytą duszpasterską raczej przyjmują ludzie praktykujący,
im mniej praktyki, im mniej wiary w Pana Boga, tym większe takie doświadczenie. To, że kolęda jest czymś strasznym, że ksiądz przyjdzie, będzie mnie przesłuchiwał, że przyszedł tylko po pieniądze. O dziwo, ludzie, którzy żyją też w drugich związkach, najczęściej już tych niesakramentalnych, później też nagle krępują się przyjąć księdza po kolędzie, bo będą czuli się przesłuchiwani. Nieważne, że ksiądz walczy o zbawienie, nieważne jest to, że ksiądz czasami musi pobudzić czyjeś sumienie. Ludzie wiedzą, że robią źle i mają tego dość. Więc w tej sytuacji nie chcą się czuć po raz kolejny oceniani, nie chcą czuć się osądzani. Mam takie doświadczenie w tej warszawskiej parafii, że ludzie, którzy przyjechali z różnych części Polski, którzy tam byli bardzo pobożni, bardzo wierzący, przyjmowali tak naprawdę to, co Kościół katolicki proponuje, nawet się z tym zgadzali, kiedy przyjeżdżają do Warszawy, nagle o tym zapominają. Nagle muszą z czegoś zrezygnować i właśnie wiara jest tym pierwszym doświadczeniem. Oczywiście jest tu też dużo absurdu, ponieważ kiedy przychodzi do spowiedzi związanych na przykład ze świętami Bożego Narodzenia albo Wielkanocy, ludzie, którzy nie praktykują prawie przez cały rok, nagle przychodzą do spowiedzi, nie ukrywając, że po prostu jadą do domu, do rodziców i chcą, aby ci zobaczyli, że przyjmują komunię świętą. I kiedyś jeden znajomy ksiądz opowiadał mi taką historię związaną właśnie z kolędą warszawskiej parafii, kiedy to dawno, dawno temu był na jakiejś wiosce i był tam lektor, bardzo zaangażowany lektor, człowiek, który bardzo fajnie pracował w życiu Kościoła, bardzo fajnie sam się rozwijał. Był już to człowiek wkraczający w dorosłość. No i w pewnym momencie oczywiście spotkali się po wielu latach w parafii warszawskiej. Ksiądz zapukał do tego mieszkania, po czym ten chłopak otwiera i mówi: ja pana nie zapraszałem, i trzasnął drzwiami. Ksiądz zdezorientowany od razu skojarzył twarz. Załóżmy, że na potrzeby tej historii ten ktoś będzie nazywał się Rafał. Po czym ksiądz jeszcze raz zapukał, otwiera drzwi i mówi: Rafał, co się z tobą stało? Byłeś lektorem, byłeś na jednej z moich pierwszych parafii i nagle coś takiego? Po czym Rafał mówi: tak wygląda życie w Warszawie. I jeszcze raz zamknął drzwi. Ludzie bardzo szybko się tu gubią, bardzo szybko się gubią i faktycznie zapominają o tym, niestety, co najważniejsze. Ten wyścig szczurów, który jest, który każdy musi uczestniczyć, powoduje, że ludzie już nie potrafią się zatrzymać. Zwróćcie uwagę na to, że w Warszawie i w dużych miastach, ale szczególnie w Warszawie jest to widoczne, nawet po schodach ruchomych się biega, żeby zaoszczędzić 2-3 sekundy. Jakiś czas temu miałem okazję, aby pojechać do Szczytna i w Szczytnie jakiś pan zaczepił mnie, zaczął ze mną rozmawiać, po czym od słowa do słowa zapytał, czy ja jestem z Warszawy. Pytam, a czemu pan tak po czym pan wnioskuje? On się uśmiecha i mówi: ponieważ bardzo szybko pan mówi. My nawet tego już nie zauważyliśmy, że w Warszawie żyjemy w takim pędzie, że odrzucamy to wszystko, co ważne, odrzucamy Pana Boga, odrzucamy sakramenty, bo non-stop się spieszymy, bo wierzymy, że nie mamy czasu. Bardzo ciężkie doświadczenie. Przypomina mi się jeszcze taka jedna historia i to chyba będzie ostatnia historia, którą chciałbym powiedzieć. Jest to historia rodziców pierwszokomunijnych i chyba każdy ksiądz się pod tym podpisze, że bardzo nie lubi, kiedy wkłada całe serce w pomoc dzieciom pierwszokomunijnym, ich rodzicom, zdając sobie sprawę, że z tej grupy tylko 30% będzie praktykowało dalej wierze katolickiej. Są to ludzie bardzo często, którzy wcześniej nie praktykowali, przychodzą tylko na pierwszą komunię świętą, później nie będą praktykowali. I niezależnie od tego, jak ksiądz profesjonalnie by ich przygotował, ile serca by w to włożył, jak dobry byłbym człowiekiem, jak dobrym byłby ten ksiądz człowiekiem, to i tak niewiele to pomoże. I pamiętam taką sytuację, kiedy faktycznie trafiłem do rodziców dziecka pierwszokomunijnego, po czym pani otworzyła drzwi w mieszkaniu i mówi: proszę księdza, ale no niestety dzisiaj nie możemy nikogo wpuścić, ponieważ wszyscy leżymy chorzy. Ja wiem z karty, że ta kobieta nie przyjmowała przez ostatnich 5 lat, więc raczej nie podejrzewałem, że mnie zaproszą w tym roku. Aczkolwiek powiedziałem: dobrze, jeżeli jesteście chorzy, oczywiście nie ma problemu. Po czym przybiegła córeczka, mówi: o, ksiądz Michał, mamo, ja tyle ci opowiadałem o księdzu Michale. Po czym pani nagle trzasnęła drzwiami. I ja pytam następnego dnia dziecko akurat w szkole, na zajęciach. Mówię: słuchaj, wszystko w porządku, bo u was wszyscy chorzy. Po czym dziewczynka mówi: nie, przecież u nas nikt nie jest chory. Widzicie?
ludzie. I my jako księża mamy mnóstwo takich doświadczeń, mnóstwo takich historii. Ludziom się wydaje, że my się nie zorientujemy, że się nie skapniemy, że ktoś jest niepraktykujący, niewierzący. To od razu widać. Więc bardzo proszę o taką uczciwość. O to, że jeżeli nie chcesz przyjmować, to nie rób tej całej farsy. Jeżeli chcesz przyjmować, to czekaj na księdza, zaproś go, niech to będzie część twojego życia. I oczywiście zachęcam, naprawdę zachęcam do tego, żeby pojawił się duży napis KMB albo CMB, żeby to był taki czytelny znak. Ja wierzę w Boga. Tak, rodzina, która tu mieszka, jest rodziną wierzącą. Jeżeli ktoś ma na przykład białe drzwi, bardzo często w mieszkaniach w bloku tak jest i kredą nie może napisać, albo niech spróbuje kredę kolorową, albo ewentualnie niech wydrukuje na drukarce. Niech wydrukuje napis KMB i po prostu przyczepi. Żaden problem. Dla chcącego nic trudnego. Więc ten odcinek jest trochę inny niż cała ta reszta, ale chciałem też pokazać, z czym przychodzi się księżom często zmierzyć na wizycie duszpasterskiej. Oczywiście o tych agresywnych zachowaniach, o tych takich, których ludzie potrafili, nawet do rękoczynów dochodziło, tych oczywiście nie opowiadam. Uważam, że one nic nie wniosą do tej historii. Natomiast proszę, zastanówcie się chwilę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.